kim był Kościół dawniej, a dzieci, kim dziś jest. Po środku stoją orędzia odtawiania Micheliniego do kapłanów, które odpowiadały na moje tysiące pytań, które się rodziły w czasie studiowania dziejów historii Kościoła, jego myśli, teologii, a później to, co mi wykładano. Odtawianie Michelini, orędzia pana kapłanów, był tym pomostem do zrozumienia przekrętu z kręgosłupem Kościoła. Dlatego dziś przychodzi nam wyjątkowo cierpieć, którzy troszkę więcej rozumiecie, bo Bóg dalej będzie, moi drodzy, doświadczał. Doświadczał swój Kościół i to cierpienie. Kiedy papież w Gruzji wczoraj mówi, że nie wolno uprawiać prozelityzmu, przeprowadzenia prawosławnych na katolików, co to znaczy? Że 4 wieki temu Polska popełniła co? Błąd. Bo dokonano unii, przejście na ziemiach, prawie cała prawosławie przeszło na katolicyzm w 1596. Gdyby otoczka polityczna i zrozumienie duszpasterskie biskupów było większe, nie byłoby dzisiaj problemu na tych ziemiach w ogóle z prawosławnymi, tam by ich nie było. Czyli za kilka miesięcy zobaczycie, nasi biskupi, po tym wykładzie papieża w czarnej Gruzji, będą musieli przeprosić prawosławnych, że byli intruzami i dokonali gwałtu na ich sumienia. Dzieci, są niebotyczne rzeczy. To wszystko przed nami staje. Za chwilę to samo usłyszymy z ust biskupów niemieckich i przeproszą prawosławnych, a protestantów. Ten rok jest piorunujący. Bóg nas nieprawdopodobnie, dzieci, doświadcza. Jednego tylko roku niecałego, kiedy ukazał się ukaz tolerancyjny, kiedy na siłę w XIX wieku, w drugiej połowie przeciągnięto unitów na prawosławie z powrotem, tylko w ciągu jednego roku, 905, spontanicznie 100 tysięcy prawosławnych wróciło do katolicyzmu. Byli w prawosławiu przez 40 lat. Setkami tysięcy wracali po ukazie tolerancyjnym. Nie znacie tej rzeczywistości, więc w jakiej rzeczywistości stajemy my dziś, Polacy, którzy włożyliśmy tyle serca w nawracanie prawosławnych? I powiedział nam, że robiliśmy to siłą. Ojciec Święty chyba nie wie relacji naszych misjonarzy, że prawosławni do dziś chodzą gdzie się spowiadać? Do księdza katolickiego, jeśli jest pop i jest w jednym miejscu, są te dwa kościoły, cerkiew i kościół katolicki.